przygoda z rajdami przede wszystkim zaczęła się w domu. Tata ma korzenie rajdowca, też jeździł z początku. No i zabierał mnie na rajdy. I tak to się zaczęło. Później udało się, bardzo szczęśliwym trafem poznałem Tomasza Kuchara, za co tutaj serdecznie mu dziękuję. No i de facto on mnie pociągnął za uszy do góry i tak się moja kariera, że tak powiem w cudzysłowie, potoczyła. W rajdach samochodowych przede wszystkim pociąga mnie prędkość i adrenalina. To, że nie wiadomo, co się stanie za następnym zakrętem. To jest jedna wielka niewiadomo. Ciągła improwizacja. I de facto, pomimo tego, że mamy opis trasy, warunki się zmieniają na trasie diametralnie. Tak więc kilka słów o samochodzie. Subaru Impreza z 2002 roku. Jest to pojazd w wersji N8, czyli w troszkę starszej specyfikacji niż obecne dostępne. Rajd Barwórka pozwala nam na spore modyfikacje, niekoniecznie trzeba jechać zgodnie z homologacją. Tak więc mamy tutaj kilka przeróbek, ale nie chciałbym tego zdradzać. To zapraszam do oglądania, przyjść pokibicować i wtedy zobaczymy. Jeżeli chodzi o swojego pilota, pierwszy raz z nim startuję, Paweł Wiśniewski. Serdecznie go z tego miejsca gorąco pozdrawiam i dziękuję, że się zgodził. To będzie jego debiut rajdowy na prawym fotelu, tak więc... Wszystko się okaże, ale już sprawdziliśmy się wcześniej, wie o co chodzi, tak więc na pewno będzie dobrze. Jak każdy sportowiec oczywiście marzy o podium, no ale jestem realistą, tak więc każdy wynik na mecie będzie na pewno zwycięstwem, ale nie poddamy się do samego końca. Wydaje mi się, że największym magicznym tutaj punktem jest ulica Karowa jednak, Kryterium Karowej, Kryterium Asów, na które każdy kierowca marzy o tym, żeby się dostać i po to tutaj przyjeżdża. Drugim takim kolejnym akcentem jest to, że nie wiadomo, jaka będzie pogoda. Odbywa się zawsze w pierwszy weekend grudnia. I pogoda dzisiaj jest elegancka, suchutko, cieplutko, a może się okazać, że wstaniemy rano w sobotę i sypnie po prostu śniegiem. Zdarzały mi się na początku mojej kariery dość duże właśnie wpadki, czy wypadki, jak to nazwać. No wydaje mi się, że ten sport jest z tym związany, tam gdzie się drzewo rąbie, tam wióry lecą. Tam gdzie się człowiek uczy i chce przekraczać pewne granice, niestety dochodzi do wypadków, tak jest, zdarzyło mi się kilka ciężkich, kilka mniej ciężkich wypadków, wiele dachowań, większość wspominam raczej miło, jeden najpoważniejszy mniej miło, aczkolwiek całe szczęście, że jestem tutaj, że się skończył dobrze, pomyślnie, ale absolutnie nie mówię, że odradzam, zachęcam, bo takie dachowanie daje dużo frajdy. Pierwsze dachowanie w życiu było na testach właśnie z Tomaszem Kucharem. Do samego końca próbowałem wyjść z opresji i szczerze powiedziawszy do samego końca też nie wiedziałem, co się wydarzyło. Pilot mnie uświadomił, bo był dużo bardziej doświadczony i kiedy się dowiedziałem, po prostu uciekłem w pola, bo samochód nie był mój i bałem się, że no niestety dostanę niezłe lanie od Tomasza, ale wszystko się dobrze skończyło. Największy wypadek to było, ciężko mi powiedzieć teraz, bo kamera nam wyrwało i wyleciała z samochodu, około 7-8 dachowań, spadliśmy 100 metrów w dół ze skarpy. No i to był najpoważniejszy wypadek i całe szczęście nikomu się nic nie stało, zatrzymaliśmy się na pniu, przyjechało pogotowie, po zmierzeniu ciśnienia stwierdzili, że no właśnie dochodzi do normy, tak więc nawet nie było podwyższone. To, że jestem zielonym kierowcą Hot Wheels Team, oznacza, że przede wszystkim będę jechał szybko, ale bezpiecznie i oszczędnie. W miarę agresywnie, tak żeby zadowolić oko kibica, ale też żeby czasy były jak najlepsze. No i oczywiście stanąć na podium.